367, projekt Komisji Rozwoju i Innowacji. Referentem jest przewodniczący komisji. To jest proszę Państwa projekt, który inicjatywa, która jeżeli się udaje wprowadzić, zwróci się w ciągu 2 miesięcy. Dlaczego w ciągu 2 miesięcy? Ponieważ taka bramka kosztuje 150 zł. Może zacznę od samej idei. Kto z Państwa nie wie, na czym polega WOP? WOP to jest skrót od Voice Over Internet Protocol, czyli dosłownie oznacza to głos przez internet. Jest to sposób na rozmawianie za darmo przy użyciu internetu. Żeby ta technologia działała, potrzebne są dwie rzeczy. Po pierwsze, jest potrzebny internet w dowolnej postaci. Po drugie, jest potrzebna bramka. Ta bramka służy jako, powiedzmy, na pewno wiele z osób z Państwa korzysta ze Skype'a. Żeby Skype'a korzystać, trzeba mieć włączony cały czas komputer. Bramka niweluje tą niedogodność. Pozwala na rozmawianie bez włączonego komputera. Na pewno Państwo zauważyli, że już od mniej więcej miesiąca u nas w dzielnicy działa taka bramka samontowana testowa. Tego typu bramka działa również w dzielnicy 14 Krzyżyny. Działa też również w szkole podstawowej numer 64. Idea taka generalna, która jeśli mam nadzieję, że uda ją zrealizować, to jest taka, żeby wszystkie po prostu instytucje w Krakowie rozmawiające są za darmo. Czyli policja, straż miejska, szkoły, my. No wszystko po prostu. Dzięki temu spadną znacznie rachunki za telefon. Są to kwoty no, na pewno wielomilionowe. W przypadku naszej dzielnicy jest to kwota, tutaj mam billing, kwota na 76 zł. Ogólny rachunek za telefon nas wynosi 181,57 zł, z czego rozmowy lokalne i strefowe kosztują 76 zł i 37 groszy. Więc ta bramka za 150 zł zwróciłaby się w ciągu 2 miesięcy. Oczywiście na samym początku oszczędności będą nieduże, dlatego że my wchodzimy w tą inicjatywę, jeżeli Państwo to przegłosują, i wyposażamy wszystkie placówki w naszej dzielnicy w programkę wojewódzką. Jeżeli my to przegłosujemy, 7 lutego, 14 dzielnica również przegłosuje taką poprawkę, jest taka umowa z przewodniczącym dzielnicy moim podzielnym przystąpkiem, że będą już to miały 2 dzielnice. Później mam nadzieję, że będzie to rosło w postępie geometrycznym i każda z taka dzielnic będzie taką bramkę wyposażona. Więc na samym początku oszczędności będą nieduże, bo wiadomo, że tutaj występuje efekt skali, to mam nadzieję, że w ciągu roku okaże się, że wszystkie takie instytucje przejdą właśnie na telefonie wojewódzkim. Wtedy możemy zrezygnować z tradycyjnego telefonu stacjonarnego i zostać tylko na tej bramce wojewódzkiej, ale z przeniesieniem numeru. To jest bardzo ważna rzecz. Nie musimy mieć nowego numeru, ten stary numer jest do nas przenoszony. To jest pierwszy krok, ale też może być taka sytuacja, że ponieważ dużo osób prywatnych, same osoby prywatne kupują takie bramki. Jeżeli mieszkaniec Krakowa kupi sobie taką bramkę wojewódzką, to on z urzędem rozmawia również za darmo. Więc stworzy się cała sieć, z każdym dniem coraz więcej tych osób rozmawia ze sobą za darmo. Taka jest idea. Ale to jest nie tylko Kraków. Jeżeli weźmiemy taką bramkę, pojedziemy na przykład do Gdańska, bo podobnie do internetu, a drugą bramkę na przykład mamy w dużej dzielnicy, to również rozmawiają te osoby, są za darmo. Nawet poza granicami Polski. Potrzebny jest tylko internet. I dzisiaj robimy się szybko. Dzisiaj wyposażamy nasze placówki właśnie w taką bramkę wojewódzką. Później 14 dzielnica, później pozostałe, później mieszkańcy Krakowa. Może kiedyś doczekamy się takich czasów, że wszystkie urzędy w Polsce będą ze sobą rozmawiać za darmo. To jest taki plan maksimum. Ale już na samym Krakowie takie oszczędności są wielomilionowe. W naszym przypadku 2 miesiące zwraca się koszt zakupu takiej bramki. Więc wydaje mi się, że ta kwota jest bardzo dobrze wydaną kwotą. Miasto teraz stara się oszczędzać na przykład na oświetleniu, ma zamiar wymieniać lampy na LED-owe przy latarniach ulicznych. Tego typu inicjatywa może się wpisywać właśnie tego typu działania, dlaczego prosił o poparcie tego pomysłu. Drodzy Państwo, zgłaszam poprawkę do tego projektu uchwały. Nasz projekt uchwały jest wspólny, postanawia się uruchomienie zadania pod nazwą zakupramy, który musi być połączony w systemie WOIP, kwota 3000 zł. Teraz wybranie zgodnie z pomysłem mają trafić do różnych jednostek, do żłobka, przedszkoli, szkół, styku, służb mundurowych. Krótko mówiąc, do różnych jednostek, które są obsługiwane przez różne wydziały. I przyjęcie takiego ogólnego zadania spowodowałoby, że jeden z wydziałów dokonałby zakupu tych bramek, a następnie poszczególnym jednostkom musiałby podpisać umowę użyczenia i to byłby po prostu bałagan. Dzisiaj po konsultacji z kancelarią, kancelaria zaproponowała, abyśmy każdą jednostkę wskazali sumienia i kwotę. I ja zgłaszam poprawkę taką, abyśmy rozpisali faktycznie. Postanawiam się uruchomienie zadania pod nazwą szkoła podstawowa nr 2, zakup bramki do łączności WOIP, kwota 150 zł. I tak są wylistowane wszystkie jednostki, jest ich 20.
kwota się nie zmieni, tylko po prostu ta uchwała jest doszczegółowa. Wtedy każde zadanie, każda szkoła to trafia do ZEO, żłobek trafia do Biura Zdrowia, do poszczególnych wydziałów i nie ma wtedy problemu, choćby nawet z najprostszą inwentaryzacją z przyjęcia tego miasta. Sekretariat Przewodniczącego Rady Miasta Prawda? Tak, jest to uzgodnione również z Ruxem Osiągerem, aby na jego biurku sekretariat się taka prawda stanie. To jest jedyna branża, która stanie poza terenem trzeciej, reszta to jest szkoły podstawowe, przedszkola, żłobek, MDEK, komisariat trzeci, straż miejska, straż pożarna. Tak, to jest. Tą poprawkę Państwo dostali? Tak, jest. Głosujemy za to, że przepraszam, tak? Jasne, przepraszam. Zakładamy, że rozmawiamy z Radą, czyli z Radami Wielki, tak? A jeśli chce na przykład, no zakładamy, że coś inna i chcemy zadzwonić, no to tak, bardzo dobre pytanie. Są dwie możliwości. W takim banku wojewódzkim można również dzwonić na telefony niewojewódzkie, czyli tradycyjne stacjonarne na komórki. Połączenie wynosi, to sobie są różni operatorzy, konkurencja jest potężna, ale generalnie najniższa stawka, jaką udało mi się znaleźć, to jest 5 groszy za minutę z naliczaniem sekundowym. Czyli jeżeli dzwonisz na terce i rozmawiasz 20 sekund, to płacisz 2 grosze. Można też dzwonić na komórki, to jest 25 groszy wtedy z naliczaniem sekundowym, ale generalnie można też wyzwaniać na inne numery. Proszę? Nasz rachunek telefoniczny wynosi 180 zł. Wiesz co, można to obliczyć, no mamy tutaj 76 zł i zarabka. To 30-40 groszy to nieco. 18 jest. No czy tam 18 powiedzmy. Ale druga rzecz, na ten numer, na ten wojewódzki dzwoni się dokładnie tak samo jak na połączenia na ten numer stacjonarny. Czyli jeżeli ktoś ma pakiet darmowe weekendy czy darmowe wieczory, to dzwonią za nas zabrakło wojewódzków również numery za darmo. Z punktu widzenia naliczania nie ma żadnej różnicy, czy to jest woj, czy to jest stacjonarny. Tylko traktowane jako zwykły telefon. I na tym też szczerze mówiąc wyrabiają operatorzy, tacy wojewódzcy, no bo oni mają, nie mają wielkich siedzib, mają na przykład ta firma, z której mam hipercore, to jest jedna osoba pracująca w małym biurze pod Radomiem i oni zarabiają już tam czasami na wykonanie połączenie za te 2-3 grosze, więc to są dla nich nieduże zarobki, dlatego my tą bramkę też musimy kupić. Musimy tą bramkę kupić, ponieważ nam nigdy nie było stać na to, żeby zasponsorować tam tą podajemną bramkę. Ale konkurencja jest potężna, operatorów jest mnóstwo. Ja to podałem przykładowy jeden operator, bo to był pierwszy, który mi skoczył na Google, ale jest telefon, hipercolis, wikolis, mnóstwo, w każdym razie możemy zmienić też operatora. To jest pełna dowolność, pełna konkurencja, każdą markę, jaką nam przyjdzie do głowy wojewódzką, możemy do takiej bramki wpisać i działa dokładnie tak samo. Jeżeli można, Mateusz, to jeszcze. Ja mam trzy pytania. Pytanie pierwsze. Powiedziałeś, że kilka bramek już działa w naszej dzielnicy, między innymi już 64. Ponieważ Rada Dzielnicy ani Szkoła Podstawowa nie może przyjąć, ja bym mógł nawet prezentować te bramki ku uchwale Ojczyzny i Komisji Rozwoju i Innowacji, powiedzmy tak, ale z powodów prawnych to Rada Dzielnicy nie może przyjąć takiego prezentu, więc ja je wypożyczyłem po prostu za darmo na ten okres testowy. Tak. Szkoła nie może, no my też chyba nie możemy przyjąć. Nieważne, w każdym razie one są wypożyczone za darmo ode mnie. Te bramki może by pokazać, że to działa, że to jak to wygląda, że to dobrze, żeby podać telefon. Znaczy, było jedno. Tak. Dziękuję, to już teraz rozumiem, dlaczego ta szkoła występuje. Pytanie, nie rozumiem, dlaczego szkoła występuje z szkołową kształcącą numer 9, czyli na 19 i 23. Gdzie są nas dzielnice, a tutaj po prostu tego nie widzę. To powinno się wyłącznie przeoczenie. Jeżeli tak, no to myślę, że... Myślę, że wtedy na następnej... Ja myślę, że być jeszcze znajdziemy jeszcze być może dwie czy takie instytucje, które zostały pominięte, więc ja myślę, że... No nie, no bo... Tak, wizja jest taka, że wszystko... Myślę, że do szczegółowienia, to właśnie ja jestem dyrektorem, to pytania raczej do mnie. Chciałem się zmieścić w kwocie 3000, którą komisja zaproponowała i żeby to jakoś tak blokami, czyli pchamy od dołu. Żłobki, przedszkola, podstawówki, służby mundurowe, MDEK i ten sekretariat przewodniczącego Rady Miasta. I tam się po prostu zamknęło na pewnym poziomie też edukacji. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dokonać tutaj jakiś korekt. To może nie było to, że nie jest takie pytanie. Czy ja się pytam dlatego, że odpowiedzi przeczytają, to się zastanawiam, dlaczego nie. Odpowiadam na pytanie, pisząc ten projekt, po prostu gdzieś w głowie mam, że no tak współpracujemy najbardziej z tymi jednostkami, z tymi szkołami, przedszkolami i stąd tak to pisałem. No i zamknąłem się na kwocie 3000, żeby nie przekraczać tego.
Ja myślę, że moglibyśmy tak zrobić, że na przykład po tej sesji usiedlibyśmy, zrobili dokładnie i być może znajdziemy rzeczy czy cztery inne instytucje, które tutaj, nie wiadomo, ja też szczerze mówiąc tutaj na pewno też jakiś błąd być może popełniłem, bo to jednak jest mnóstwo tych instytucji. My generalnie możemy to robić na instytucje samorządowe, więc ja nie chcę problemu, żeby na przykład w następnej sesji złożyć poprawkę na przykład na 600 zł, czy dodatkowe poprawki znaleźć tam, czy komisja twoja, czy moja, czy jakieś tam inna złożyć taką poprawkę i wtedy dodamy te pozostałe instytucje. Dobrze, pytanie moje trzecie, ono już tutaj padło ze strony Daniela. Mam to pytanie, w odniesieniu do paragrafu 19 sekretarza przewodniczącego Rady Miasta. No, nie może sobie tam przewodniczący sam zorganizować, załatwić kupić, uzyskać sponsora na przykład. Wiesz co, powiem ci tak, mieć to wyborcy, mieszkańca kraju postawił, musimy kupować. Mieć dobry pomysł to jest jedna rzecz, a jeszcze trzeba ten pomysł przekazać innym, że tak powiem, zareklamować go, żeby zachęcić innych do tego pomysłu. Więc myślę, że takie biureczko, taki telefon na biureczku przewodniczącego będzie potężnym argumentem w negocjacjach, żeby Rada Miasta Krakowa, już nie Rada Dzielnicy, ale Rada Miasta Krakowa kupiła dla wszystkich instytucji w Krakowie tego typu poprawki wojewódzkie. Bo wiesz, no jest też taki pewien, ludzie słyszą pewne pomysły, myślą, może są dobre, może są złe, ale zupełnie inaczej jest, jak możesz taką rzecz dotknąć, wykonać telefon, pokazać znajomym i tak dalej. Zupełnie wtedy przyjmuje taką barierę nieufności i te 150 zł, myślę, że to jest bardzo dobrze zainwestowane. Myślę, że Rada Miasta Krakowa tutaj mogłaby przyjąć inicjatywę i za jakąś tam kwotę po prostu kupić dla wszystkich urzędów w Krakowie bez rozdania. Ja się wrócę do pytania. Bo rozumiem, że ty w jakiś sposób tam pożyczyłeś do szkoły 60. Tak, tak? Tak. Czy takie pożyczenie na przykład panu przewodniczącemu na biurze do jego sekretariatu? Ale to powiem, że już to ja jestem. Być może chętnie, nie widzę żadnego problemu, tylko że z drugiej strony po ludzku głupio byłoby iść do przewodniczącego Kośmika i powiedzieć, wie pan co, może pan wziął go do jednego rameczka, żeby pan to pożyczył. Tak nie wyobrażam sobie za bardzo, jakby ta rozmowa wyglądała. Jako dotacja z innej partii. Czy no, to tak nie pożyczył. Nie, to tak nie strzega. Nie, już, no, myślę, że byśmy się wstrzymał głupio. Mamy już coś takiego. Zupełnie odpowiedź. Było spotkanie, rozmawiałem też na temat tych ramek z przewodniczącym 914 i dobrym Krzysztofem. Dzielnica 14 podejmie podobną uchwałę i wyposaży swojej jednostki. Natomiast biurko przewodniczącego Rady Miasta, Wojtek rozmawiał z Fokusami Śmiderem w tej sprawie, jest zgoda. Tylko się zgadzam, no, ten przewodniczący Rady Miasta jest też pewien prestiżna osoba, która podała jakby trochę tam, ale tylko ze względu na taki fakt sekundowy. Jak rozmawiał pan przewodniczący Krzysztonek, to może przewodniczący Krzysztonek w swojej radzie, swoim punktem. Znaczy, jeżeli państwo się boją o te 150 zł, no to wpiszmy to biurko i wpiszmy to miejsce inną instytucję. Zostawmy to. Ja chciałabym, żeby państwa taką rzecz powiedzieć. Ja akurat czytam prasę i czytam biuletyny, które też są wydawane przez Radę Miasta Krakowa i tak trochę nawet z takim żalem, że czyta się o jednej dzielnicy, drugiej, co się dzieje tego, natomiast rzadko o trzeciej dzielnicy. W związku z powyższym może takie jakieś też działania z naszej strony, to też byłaby jakaś promocja naszej dzielnicy, prawda? To myślę, że to też takie nie zaszkodziło. Proszę Państwa, ja odnośnie tej formy wprowadzenia wyłączności chciałem Państwu powiedzieć, że taką formę nasza firma, której pracowała, wprowadziła parę lat temu do łączności między innymi z takimi naszymi jednostkami terenowymi. Jedna była w Libii, druga w Pakistanie. I wszystkich jednostek, we wszystkich naszych w Polsce grup sejsmicznych, które obsługiwali. Proszę Państwa, to były ogromne oszczędności, naprawdę, bo to nie kosztowało wiele, tam trzeba było tylko pojechać, zainstalować i łączność Krakowa była błyskawiczna i dużo lepsza niż przez normalne łącza, także jeżeli to wypaliło, to brawo, to świeci. Dziękuję. Ja mam pytanie, czy to wszystko jest uzgodnione z tymi 24 jednostkami? Czy oni nic na ten temat nie wiedzą, że my po prostu podejmujemy decyzję, później zostaną sobie? Czy
i zastanawia się, co z tym zrobić. Rozmawiałem na ten temat z dyrektorkami. Z wszystkimi, tak? Nie wszystkimi, nie ze wszystkiego tam. Nie zdążyłem, natomiast rozmawiałem. I wyszedłem z założenia, że jeżeli połowa dyrektorów bez zastrzeżeń jest zainteresowana darmową łącznością, założyłem, że reszta też będzie. Im się nie zabiera, to im się daje. Im się daje narzędzie do zaoszczędzenia pieniędzy. Taka jest prawda. Rozmawiałem z dyrektorkami, pytałem, z kim one najczęściej rozmawiają. Oczywiście ze szkołami, ze sobą i z inspektorami, z inspektorami edukacji. W momencie, kiedy te bramki były w szkołach i w Wydziale Edukacji, w tym momencie patrzymy na rozmowę, jako miasto. Oszczędzamy po prostu na rozmowach telefonicznych. Oczywiście wtedy rozmowy z automatu, rozmowy między wydziałami. Fizyczne dopiero są po dwóch miesiącach, bo trzeba rozwiązać umowę z telekomunikacją i tak dalej. Tak, ale te bramki będą służyły trochę dłużej niż dwa miesiące. Tak patrząc z dłuższej perspektywy, stworzyć dla miasta. I to jest działanie, gdzie komisji, które pokazuje, że można zaoszczędzić nie kosztem inwestycji, cięcia czegoś, tylko po prostu. Ale ile potrwa przeniesienie numeru na tą bramkę? Czekam się, że tak, przez pewien czas, dosyć długi. Jedno i drugie. Tak, dokładnie, to jest jedno i drugie. Wszystko tutaj zależy od Rady Miasta Krakowa, jak mocno Rada Miasta Krakowa ten pomysł jest. Przez tą tabeleczkę między innymi wypłynął przewodniczącego, ponieważ no łatwiej jest zrobić jedną uchwałę Rady Miasta Krakowa niż 18 uchwał Rad Dzielnic. Więc przez pewien czas na pewno będą dwa urządzenia, dwie bramki, dwa numery telefonów. Też na pewno są placówki, które mają podpisane umowy miesięczne, roczne, dwuletnie. No i trzeba czekać, aż ta umowa się skończy. Ale będzie takich placówek niezbyt dużo. Nawet dwumiesięczne okresy powiedzenia, no to też dwa miesiące nikogo nie zbawią, a przejście na to jest bardzo opłacalne. No proszę sobie wyobrazić, że wszystkie urzędy w Krakowie są zadrażone. To jest takie podsumowanie tego pomysłu. To jest kilka milionów złotych. Ale nie zrozumieli, ale jesteśmy. Nie, okej. Masz prawo, że się pytacie o pewnie odpowiem na wszystkie pozycje. Właśnie. Idzie na to, jak prowadzi u siebie firmie, czy będziesz zgodnił do urzędu krakowskiego, to też dodałem rozmowę. Właśnie, to jest to, że nie tylko dla urzędu, ale też dla mieszkańców. Czy jest jeszcze jakiś głos w dyskusji? Ja też nie jestem przeciwko, ale chciałem zapytać, jaką oszczędność przyniosły te dwa miesiące na rachunkach telekomunikacji w dzielnicy? O ile się zmniejszyły w stosunku do poprzednich? Nie był w ogóle używany ten telefon. Ten telefon jest używany wyłącznie jako pokazowy, jako przykład, tak, no, testowy, wykonać tak. Ponieważ człowiek wiem, że na przykład parę osób dzwoniło, czy to wysyłałem Państwu maila z numerem telefonu, żeby go sprawdzić. Na razie jest oczywiście to zatestować. A jeszcze jedno pytanie, bo jeśli jest kilku operatorów do bramki wielkiej, co ja chcę? Bardzo dobre pytanie. Widzę, że dzisiejsi skarby są bardzo dobre pytania. To jest kolejne zadanie, które jest idealnym zadaniem dla Komisji Rozwoju Innowacji i Edukacji Rady Miasta Krakowa, czyli troszeczkę wyżej. Mianowicie, obecnie jest tak, że jeżeli dzwonisz z IP-Kola, na przykład do EasyCola czy do telefonu, to oni się taryfikują. Dokładnie na tym samym zasadzie, jak dzwonił do TEPS. Jest propozycja, żeby Rada Miasta Krakowa, ta komisja właśnie, zrobiła takie spotkanie tych wszystkich IP-Kolowców i żeby oni się porozumieli między sobą. No to są wyłącznie kwestie bilingowe, marketingowe, a nie kwestie od strony technologicznej. Wojt na razie, jeżeli mamy ktoś, to przyjmie, że to jest dany telefoniczny, to Wojt jest tym. Nie mają bardzo małe przychody. To było dobre. No jak można zarobić na darmowe połączenie, albo nie proszę za wizytę. Ale jeżeli oni sami pomyślą, że to się opłaca, oni więc sami sobie się dogadają, okej, fajnie. Tutaj chyba też jest inna uwaga, bo ktoś też powiedział, że może się okazać tak, że na przykład jeżeli ktoś jest przetarg, to taki operator i tak polski może dać jako raz przetarg. Ten dołożył sobie tylko odbije na naszej cenie minutę za połączenie, nie też będzie zainteresowany, żeby zrobić tą kartę. Więc to jest temat do przemyślenia, do dyskusji, myślę właśnie dla Rady Miasta Krakowa. Są dwie drogi, jedna z nich jest dobra, druga jest dobra. No ja jeszcze właśnie w dłuższego czasu się zgłaszam. Znaczy tu chciałbym przede wszystkim, żeby zacząć tą dyskusję, ale wiadomo, jest to bardzo dobry pomysł. Ważne, że po prostu też, nie wiem, jest tu parę radnych, żeby mieć szkolnictwo, w jaki sposób będzie informował może w Radzie Miasta, czy nawet przeznaczył jakieś środki z Rady Miasta na to. Jeżeli tak powiedział wcześniej Łukasz, przejdzie na to cała gmina, powiedzmy, w swoich instytucjach, jednostkach, to są milionowe oszczędności. Tu nie mam co dyskutować, możemy tylko powiedzieć. Kibicować, żeby jak najszybciej szło. I te pieniądze były dawane przecież na inne cele. Okay. A czy jakieś głosy dyskusji? Dziękuję. W takim razie głosujemy. Głosujemy poprawkę. Kto z Państwa radnych jest za?
A proszę Państwa, jeżeli tak. Chciałbym, żeby został zadowolony, żeby są żarówki negoszety zaproponowali. Dziękuję. Głosujemy za projekt. Szanowni Państwo, głosujemy projekt uchwały w druku 347 wraz z poprawką. Kto z Państwa jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymuje? Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu.